Jeżeli nie mają Państwo pomysłu na to, jak spędzić najbliższe godziny i dni, organizatorzy akcji Olsztyn Aktywnie na pewno podsuną odpowiedni pomysł. Dziś zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w lekcji czaczy, solo oraz do skorzystania z pakietu Odnowa Aktywnie. Natomiast jutro zapraszamy m.in. na trening pod hasłem Rozciągnij się z sylwetką, o którym mówi instruktor Bartosz Kroplewski. Będziemy mieli do dyspozycji dwa rodzaje zajęć. Pierwszy z nich to stretching, a drugi z nich to body art. No stretching, jak sama nazwa wskazuje, jest taki klasyczny rodzaj rozciągania. To zajęcia dość statyczne, polegające na poprawieniu plastyki naszych mięśni. Natomiast body art zasadniczo też dąży do tego samego efektu. Jest on nieco bardziej powiązany z, można powiedzieć, klimatem jogi. Te zajęcia są bardziej, można powiedzieć, mentalne. Są bardziej wyciszające, bardziej harmonijne. No oczywiście zarówno jak stretching, jak i body art posiadają swoich zwolenników. Jedni lepiej czują się w zajęciach klasycznych typu stretching, inni jednak lepiej odnajdują się w zajęciach właśnie body art. Czy z Pana obserwacji, ponieważ jest Pan instruktorem, trenerem, jak przychodzą ludzie, to czy my jesteśmy rozciągnięci? Czy my mamy w ogóle czas na to, żeby przykładać się do tego na co dzień? Czy zdajemy sobie sprawę z ważności tego tematu? Czy powiem szczerze, że to kwestia bardzo indywidualna, aczkolwiek no jest tendencja jednak przez ten, można powiedzieć, zasiedziały tryb życia, że mamy problemy z rozciągnięciem pewnych partii. To zasadniczo wszystko układa się w całość, bo jest to jeden organizm i prędzej czy później nierozciągnięte mięśnie albo konkretna grupa wpływa na strukturę całej sylwetki. Także ludzie mają z tym problemy. Ja wiem po sobie, że jeżeli zaniedbam ten element, to jest nie tak jak powinno. Warto zwracać uwagę na stretching, warto zwracać uwagę przede wszystkim na prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, bo jeżeli mamy pełną fazę koncentryczną i ekscentryczną, czyli skurczenie i rozciągnięcie mięśnia, to ten stretching stricte nie jest już nam tak bardzo potrzebny, bynajmniej w moim odczuciu. Więc jeżeli wykonujemy prawidłowe ćwiczenia, to możemy taki trening delikatnie rozciąganiem uzupełnić. Po jakim czasie możemy zauważyć efekty? Na pewno systematyka i prawidłowe wykonywanie takich ćwiczeń pozwala na, myślę, dość szybkie zauważenie efektów, ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie tydzień, dwa tygodnie, miesiąc czy dwa miesiące. Wszystko zależy indywidualnie. Trening rozpocznie się już jutro o godzinie 12 i 13 w klubie Sylwetka w Olsztynie. Oprócz rozciągania polecamy Państwa uwadze m.in. wyścigi smoczych łodzi, pilates, rowerowy rajd krótki i długi, kolarstwo grawitacyjne, marsz Nordic Walking, triatlon, strzelectwo sportowe, laser tag, spływ kajakowy, jogę oraz kolejną wycieczkę z cyklu Przewodnik Czeka. A więcej informacji na temat aktywnego spędzenia najbliższych dni odnajdą Państwo na stronie internetowej www.aktywnie.olsztyn.eu.